Zapraszam Państwa teraz na blog Józefa Wieczorka. Czyta autor. Gorąco polecam. Nagroda dla tajnego współpracownika. W ramach dezubekizacji media przyniosły zdumiewającą wiadomość o tym, że w dniu 2 marca tego roku u krakowskiej uczelni Ignacjanom zostanie wręczona nagroda księdzu profesorowi Michałowi Czajkowskiemu, o którym od dawna wiadomo, że był tajnym współpracownikiem SB pod pseudonimem TW Jankowski. Ksiądz profesor Michał Czajkowski znany był jako wybitny biblista, specjalista od dialogu polsko-żydowskiego, ale stwierdzono, że przez lata był jednocześnie świadomym i wynagradzanym przez SB kapusiem i donosił między innymi na księdza popiełuszkę i to do Adama Pietroszki. Zerwał współpracę z SB po śmierci księdza Popiełuszki. Ujawnienie haniebnej roli księdza Czajkowskiego środowiska postępowe określały jako cios w dialog polsko-żydowski i chrześcijańsko-żydowski. Nie biorąc pod uwagę, jaki cios ksiądz Czajkowski zadał polskiemu kościołowi, gdyby księdzu Czajkowskiemu przyznano coś w rodzaju antynobla. Jakąś antynagrodę za zasługi dla prowadzenia dialogu zdradziecko-esbeckiego o katastrofalnych skutkach dla ludzi Kościoła, to by był jakiś pozytywny przejaw rozliczania się z ponurą komunistyczną przeszłością. Mimo medialnego upadku komunizmu nic takiego jednak nie następuje. Zdrajców się nagradza, ofiary nierzadko karze. Kto księdzu Czajkowskiemu dał taką nagrodę, nobilitując niej jako zdradę? Ano kapituła pod przewodnictwem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego profesora doktora habilitowanego Wiesława Nowaka i serwis Uniwersytetu Jagiellońskiego jawnie o tym pisze. Podano nazwiska laureatów nagrody imienia księdza Stanisława Musiała. Katechetka Urszula Antoś-Rekucka i teolog, ksiądz profesor Michał Czajkowski, to laureaci Nagrody imienia księdza Stanisława Musiała za rok 2017, przyznawanej osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego. O wyborze nagrodzonych decyduje kapituła, której przewodniczy profesor Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 2 marca. W Akademii Ignatianum w Krakowie. Nagrodę ustanowił w 2008 roku Klub Chrześcijan i Żydów przymierze. Jej fundatorami są rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydent miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Ksiądz, profesor Michał Czajkowski, to wybitny teolog, biblista, głęboko zaangażowany w działalność ekumeniczną. Jeden z inicjatorów dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce. Był współzałożycielem i współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. W przeszłości zasiadał też w Komitecie Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem i Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej. Był także członkiem władz Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów. Osoby prowadzące dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce – Wiele zawdzięczają jego odważnej publicystyce. Jak informuje Klub Przymierzy, niewielu jest w Polsce księży, którzy z taką determinacją mówią o żydowskich korzeniach chrześcijaństwa i o tym, że antysemityzm jest grzechem. A zatem nie ma tu ani słowa o dialogu księdza profesora Czajkowskiego ze Zbekami, o czym kto jak kto, ale inni profesorowie. Szczególnie ci z wzorcowej polskiej uczelni, winni wiedzieć i jasno, jawnie się do tej kwestii ustosunkować. W biografii podnosi się determinację księdza profesora Czajkowskiego mówienia o grzechu antysemityzmu, całkowicie pomijając determinację grzesznych postępowań księdza profesora Czajkowskiego wobec bliźnich, w tym kapłanów. Uniwersytet winien szukać prawdy, a jasno widać, że nie ma najmniejszego zamiaru. Tak nisko się stoczył jak ksiądz profesor Czajkowski i nie widać oznak, aby z tego upadku miał zamiar się podnosić. Profesorowie, etatowi poszukiwacze prawdy, winni prowadzić badania nad odróżnianiem prawdy od kłamstwa, zła od dobra. I mniej wykształconej części społeczeństwa wyniki tych badań przekazywać. A jaki jest przekaz tej nagrody? Gdzie jest prawda uzasadniająca nagrodę? Gdzie ją odszukać? Jeśli ktoś się zapozna z informacjami o poczynaniach księdza profesora Czajkowskiego w czasach komunizmu, to zapewne uzna, że zło jest nagradzane, a prawda jest utajniana, aby tak się stało. I ten proceder prowadzi, zabezpiecza i ujawnia uniwersytet, jego rektor, wybierany przecież w sposób demokratyczny. Jakość protestów przeciwko takiemu stanowi rzeczy nie słychać. Nic dziwnego. Przecież nie słychać też protestów przeciwko zatrudnianiu na tej uczelni, podobnie jak i na innych, tajnych współpracowników SB, nawet jak zostali ujawnieni. Nie mówiąc o jawnych współpracownikach systemu kłamstwa, którzy są na ogół utajniani. Ponadto na etapach historyków zatrudnia się bajkopisarzy, którzy zabezpieczają, aby do społeczeństwa trafiały tylko dzieje bajeczne ich uczelni, a nie prawda historyczna, niekiedy bardzo bolesna. W przygotowanej reformie nauki, tak zwanej konstytucji dla nauki, są zapisy o dezubekizacji. Uznano w końcu, że nie godzi się, aby współpracujący ze służbą bezpieczeństwa komunistycznego państwa byli akademickimi decydentami, doradcami w budowanym demokratycznym państwie prawa. Nie są to zapisy wystarczające, ale duch ustawy jest jednak taki, aby współpracujących z SB... Eliminować w Systemie Akademickim a nie wyróżniać. Nagroda Lata Bujankowskiego jest sprzeczna z duchem Konstytucji dla nauki i pokazuje, jak w praktyce może ona funkcjonować. To środowisko akademickie beneficjentów PRL-u III RP autonomicznie da sobie radę nie tylko z dezubekizacją.